tak jeszcze gwoli ścisłości. Obie drużyny już wychodzą na boisko, a radzi. No to zobaczymy już za moment pierwszy gwizdek sędziego. Czas start. Wtedy no nie do końca było to takie pewne. Teraz błąd przy wybiciu tej piłki. Bardzo dobry przechwyt. Okazja na dośrodkowanie. No ale zagrana piłka trochę za mocno za plecy wchodzących napastników. I jest szansa na to, by ponownie uderzyć na bramkę. Kostko w środku, patrzył, a tu zagranie do Stefańskiego, przyjęta piłka dobrze na wysokości pola karnego, dośrodkowanie i szansa na bramkę i gola nie ma tutaj w ostatniej chwili. Kacper Słowik wybija piłkę tuż przy słupku, uderzył. Żywo się interesuje tym, oczywiście nie z racji tego, że jakimś jestem wielkim fanem tych rozgrywek, ale po prostu chcę wiedzieć, kto zostanie mistrzem Niemiec i zniszczyć goście. No i udało się teraz tutaj oddać strzał na bramkę Fanfary. Piska teraz krótko, Wroczyński, jeszcze raz Stefański, chyba teraz dopiero zagra na piłkę na piąty metr. No ale Kacper Słowik tutaj doskonały przechwyt piłki, szansa dla gospodarzy na wyjście, na prowadzenie w tym meczu. Bramka, jednak Słowik tutaj ponownie ratuje swoją drużynę. Wroczyńskiego, ten wchodzi ze zwodem w pole karne, ale nie udało mu się tu zamknąć tej akcji. Jeszcze jest okazja, jeszcze szansa dla Francuza. Znowuż Słowik tutaj stoi na posterunku. No i teraz jest Jankowski. Wystarczy to uderzyć na bramkę, ale gola nie będzie. Chorągiewka w górze. Tak, tym razem no, nie miał jak do tego zagrania dojść. Chociaż teraz proszę zobaczyć, jaki przechwyt i szansa dla gości. Jeszcze jedno uderzenie na bramkę. Cały czas będzie szukać tej szansy na swoje okazje. Teraz kolejny raz świetne uderzenie i teraz to akurat Fanfara popisał się. Tej części spotkania Jankowski sam na sam ze Słowikiem. Słupek teraz ratuje tutaj gości od straty gola. Nic się nie działo, taki przerzut rozciągnął grę. Okazja teraz dla gości, niezła wrzut. Tym razem trochę też i w tym przypadku było niezłe zagranie. Jest Stefański w polu karnym. Czyżby teraz w końcu udało się to skończyć uderzeniem? Misi Whiteys nad poprzeczką. Próba teraz tutaj zagrania w polu karnym. No i proszę, poprzeczka! No teraz ma dużo miejsca, dużo czasu, może się rozpędzić, uderzyć na bramkę, tylko dlaczego wprost bramkarza? Chodzi Wroczyński, ponownie znalazł tutaj Francuza w środku pola, jest Jankowski z piłką w polu karnym, no i bardzo dobra interwencja Słowika, koniec pierwszej części spotkania, 0-0. Ucieka Wroczyński lewą stroną, do niego zagrana piłka. Wroczyński, obiega go Szymski, świetne podanie. Szymski w polu karnym, prosto padło wzdłuż bramki, tak zagrana piłka. Błaszczyk nie daje tutaj minąć się przed polem karnym, chociaż to tak pozorne, bo niebezpieczna sytuacja, bramka samobójcza. Spisał i bardzo szybko też zobaczył, co się dzieje, Fedycki. Jankowski, no i tylko teraz pytanie, doskonale się tutaj w tym wszystkim zachował Słowik, a sędzia, no... No tutaj przez chwilę zastanawiałem się, co się dzieje, bramkarz stał i patrzył. Na pewno Piotr Choryk również będzie grać w barwach Górnika Nowe Miasto. Też za niedługo pewnie ta zmiana będzie miała miejsce. Teraz Nysa ponownie bardzo blisko zdobycia drugiego gola. Przez Grędę. A tu proszę, dość tak nieoczekiwanie. Piłka wpada pod nogi Ciupidera, no i mogło... Będzie dośrodkowywał piłki w pole karne. Jest okazja i gol dla Górnika Nowe Miasto. 1-1. Grąbosz. No i znowu duże zamieszanie i proszę zobaczyć, co się tutaj mogło wydarzyć. Tutaj nie tak dawno temu cierpią po tym, jak łapa jego skurcze. Jelonkowski, Fanfara ratuje tutaj Górnika przed niewątpliwą stratą bramki. Jankowski przed pole karne, Choryk, będzie okazja, broni Słowik, świetna interwencja bramkarza. Jeszcze okazja, Gębski się tutaj uwolnił spod opieki, znalazł Wroczyńskiego, Wroczyński, Słowik ponownie. No a ta niefortunna interwencja sprawia, że kończymy ten mecz podziałem punktów